Jakie to słodkie, gdy polska milicja broni Warszawy przed hordą wściekłych syndykalistycznych Ukraińców. Jakich to czasów dożyliśmy. Dzień dobry, szalom, Avery, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Hercowałem 4 na modyfikacji Kaiser Reduksowej, syndykalistyczne, imperialne, królewskie Ukrainy pod endzigową wojnę z Rosją, która póki co nie nastąpiła, więc sami szukamy sobie endzig. Łapek w górę, soczysty kalendarz, są na Discordzika, Patronite oraz Twitch streamy. Kontynuujemy nasz rubaszny Total Encryk. Co ja zdałem sobie sprawę, że tutaj też jest front. Fajnie było, jakby ktoś tym frontem się zainteresował, bo ta Litwa to też jest warscore. Także wy panowie moglibyście tu sobie popuszować, bo tu jest... trochę jest tych Polaków, ale powinniście dać radę, wy macie heavy push. No właśnie, problem jest taki, a właśnie, bo ja przez chwilę się cieszyłem, że to będzie easy win, a problem jest taki, że no... niestety Polacy ściekle uciekli do międzynarodówki. No i walczymy z międzynarodówką, ale raczej jest mała szansa, żeby nas zagrozili. Problem będzie taki, że nie spisujemy Polski. To będzie największy problem, chyba że Kaiser spisuje komun... Czekaj, nie, bo Kaiser z drugiej strony wbije w Polskę! Zostaw, o, upadek Warszawy. Pięknie, o Jezu, jaki kociołek. Jaki rubaszny kociołek. Musimy szybko, bo mi, no właśnie, już tu przed Katowic się wlewa bandyta jeden. Będzie mi Polskę okupował. A Polska jest... nam się winna być Polska. Weź tu przejeżdżaj szybko, trzeba Niemców odciąć. Niemców trzeba odciąć. No to Polacy, szczerze? No to wejście do międzynarodówki zabiło Polaków. Ja zapomniałem, że przecież Kaiser walczy z międzynarodówką i to będzie jeszcze gorzej dla nich. Panie Kaiserze, zostaw granicę. Nie, popsuje mi kraj, no. No i patrz już od morza. Nie, miała być, nie, patrz no. Patrz na tego wściekłego bandytę Kaisera, tu pięknie granice. Ale nie, musiał zająć ten port. Miała być Ukraina od morza do morza. I teraz jak to wygląda? Jak to Ukraina wygląda? Jeszcze te statey po referendum. No nie, czekajcie, zostawmy tą ciężarówkę, może wyjedziecie stąd? Jezus, a to są brytyjskie, ty, Unia Brytyjska tu traki wysłała. Wow, może odbijecie sobie ten port, to ja bym go zajął. No niestety nie odbijecie. No cóż, próbowałem. Dobra, no Polska z głowy. Pytanie, bo my teraz mamy tego Wargola na Russian Republic. Pytanie, czy my chcemy, Jezus, fabryczki, wszystko dostaliśmy. Więcej Katiusz. Więcej Katiusz, czy my z Meszki już robimy? My z Meszki opracowujemy, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się niesamowicie z tego powodu. Mittel Afryka, halo, gdzie jest pan Gering? Gdzie jest pan Gering i czemu Mittel Afryka nas wspiera? Mamy możliwość wbicia noża w plecy Kaiserowi? No nie, no serio chciałem, żeby to była endzigowa tego. A nie, musimy mieć stanie pokoju. No i nie zrobimy tego, dopóki Kaiser... A, co, kto to wymyślił? Żeby dostawać Wargole na Białoruś. Białoruś jest w Reichspakcie, nie? Tak, znaczy możemy ręcznie to zrobić i wbić znaczy w plus tego 100 dni tylko. Znaczy my chcemy, nie no, my chcemy się na nim skupić, bandycie jednym. Czekaj, czy oni wybrali Mołotowa? Naprawdę da się zrobić ścieżkę pod Mołotowa tą Rosją? Well, to jest interesujące. Dobra, pytanie, ty jesteś totalistą, czyli powinieneś być agresorem. Czy ja mam czekać, aż wy skończycie swoje wojny? Czy wbić wam nożyk w plecy w tym momencie? Jezus, to drzewko bolszewickiej Rosji to jest coś pięknego. To jest coś po prostu pięknego i to nie jest całe, no bo to jest na takiej zasadzie, że jak oni wybierają jakąś ścieżynkę, to tamto im się blokuje i znika, więc to jest, zakładam, ścieżka pod pana Mołotowa. Porąbane, że ludzie aż tak bardzo tryhardzą, żeby zrobić, o, tu mamy ścieżkę pod pana Mołotowa. Zrobić piękną modyfikację, rozbudowaną z graficzkami, z lore, z eventami, z tym wszystkim. A potem przychodzi taki paradoks i robi smutnego DLC-ka. No i to co mówiłem, powoli nam się w sobie drzewko kończy, bo tutaj mamy tylko, żeby poszukiwać sojuszu, ale nie zrobimy tego sojuszu, bo jesteśmy w trakcie wojny, to jest albo międzynarodówka, albo sojusz z Białorusią, której też nie zrobimy, bo ona musi być liderem we własnej frakcji, więc to jest taka ścieżka, że Białoruś robi własną frakcję. No tutaj nie sklejmujemy, drzewko militarne skończyłem, możemy zacząć robić jakieś samolotowe pierdoły. Albo możemy pójść na wojnę z Rosją. Bo skoro oni walczą na wschodzie, może przy okazji też pan car wejdzie. O, co to jest? Constitutional Republic of tego. O, ty, a gdzie jest ten miły państwem tym? Kim ty jesteś? William Joseph Simmons. Co się w ogóle dzieje na amerykańskim Civil Warze? O, Nowa Anglia. Kim ty? Czemu Nowa Anglia poszła w radykalnych socjalistów? Jak dobrze, że my gramy Nową Anglią na Kaiserreichie, a nie na Kaiserreduksie, bo od razu by mi się jakieś spaczenie odpaliło. Od razu by mi się jakieś spaczenie. OPS-a jak zwykle przoduje, puszuje z imperialistyczne byszki Miki. Dobra, chyba nie wiem, zaatakujemy ten Związek Radziecki, no bo co ja mam robić? No nie będziemy czekać i patrzeć.
Także cześć Żbiczku. Szalom, dzień dobry, witamy na Total Intrigu. My damy radę go nawet piechotą puszować. No. Serio, ustawiłem Salinkowa, miało być tak przygotowane, że mamy Endzik, że będziemy się bronić tego Kijowa, Festung i tak dalej. Nie wiem, czy ta Ukraina jest tak silna, no bo jest silna. Jest silna, mamy 1 200 000 manpowera, mamy sporo wystawionych dywizji, są 20, a jesteśmy na 1,5% poborze, także no. Przemysłowo też nie jest źle, jest rok 39, a to się ładnie wszystko kręci, buja, bangla. Także ta Ukraina jest naprawdę mocna, szkoda tylko, że z meszków nie mamy gotowych, no ale no. Oj, chłop się rozchorował, rozumiesz, wybucha wojna, a on się rozchorował. Zatem jesteśmy tuż obok Moskwy. Jesteśmy tuż obok Moskwy. Patrz, kolejny, teraz ten jest ranny. Ej, no co jest? Jakiś WDW na was poluje, czy co? Skandal! Ale przynajmniej puszujemy i to ładnie puszuje. No co, nie mają milicję, trochę biednej piechoty. Jak to w ogóle wygląda? Kolejny, ej, cały sztab, wszyscy ranni. Nie dołączyliście do międzynarodówki. Wow. Czekajcie, są jakieś Reich Pakt. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy Ententa, to nas nie interesuje. No właśnie, my jesteśmy bezfrakcyjni. Mamy. Czy my mamy lepszy przemysł niż ta Rosja sowiecka? Rozumiesz? Bo ja nie mam pomysłu. Być może jestem aż takim sposobem grajkiem, że Ukrainą prześcignąłem Soviet Union. Może tak być. I cyk, doktrynę. Kurde, szkoda, bo chciałem sobie zrobić doktrynę pod te zmeszki Katiusze, bo to ostatnio ładnie działa, masakruje. To nie dadzą się pobawić, no. Sabotują serię, rozumiesz? Rozumiesz? Sabotują serię. Trzeba dużo zmeszków. Weź przestań to produkować. Przestań te karsy już robić, mamy ich dużo. Trzeba w dużych ilościach robić. A zmechanizowaną piechotę. Ja wiem, że potem można ją zupgrade'ować. Ale ja bym... A w sumie, jolo, badaj. I tak nie mamy boosta na niego. Doktryna powietrzna. Jak to surowce teraz wygląda? No, jest problem z gumą. Ale nic na to nie poradzimy. Kompletnie. Pakt kajczyński, spoko. A, wy mi nie dostarczacie tego nawet. No to weźmy od pana Kaisera. Weźmy od pana Kaisera. Jak tam w ogóle pan Stalin? Pan Stalin żyje. Kurde, może taki czat Stalin? Czat Gruzin? Ty, bo my mieliśmy Moskwę, zanim się zatrzymaliśmy. Naprzód, wyzwolimy was! Przeprowadzimy denazyfikację Niemiec. Może ten Łotow teraz jak Ławrow. Jest. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Oho, pierwsze nieśmiałe ataki na Moskwę. Pa, jedna dywizja. Nie, dobra, teraz z tej strony zaczęli atakować. Wy tu macie jakieś fortyfikacje? Nie, nie macie fortyfikacji. No piękny Kreml. Piękny Kreml, ale raczej was nie uratuje. Nie wiem, czemu teraz jest taka słaba. No spoko, mieli Civil War'a, ale Civil War wzmacnia! Army Experience daje! A to jest jakaś popierdoła, nie Związek Radziecki. Czy to my jesteśmy tak potężni? Też tak może być. Zobaczcie, jak pięknie idzie. To jest zwykła piechota 20. Ja tu zwykłą piechotę 20 zrobiłem. No właśnie, najzwykle, a upadek Moskwy. Serce Socjalistycznej Republiki jest nasze. Gdzie was teraz wyrzuciło? Do Piotrogrodu. Wy dalej walczycie tutaj z tymi Mongołami, dalej walczycie. W ogóle w Chinach jest jakiś totalny krik, tu każdy z każdym walczy. A nie, powstał front zjednoczony. O kurde, przecież te kliki między sobą walczyły. Ci mieli tutaj. Tutaj mieli takie trochę smutne rzeczy, bo oni walczyli na dwa fronty, a teraz widzę, że jak nie wiem na jakiej zasadzie, jak kiedyś graliśmy jakimś komunistycznym czymś tutaj, jakimś tu totalistycznym, radosyndykalistycznym Żbiczkiem tu graliśmy, pamiętam. Więcej zmeszków, jest. Trzeba by trochę przygotować, przygromadzić Army Experience'a, żeby templatkę zrobić pod zmeszki. Tak jakbym zrobił ci to full focus, pełna naprzód push, że tak powiem. Dałbyś radę? Jakbyś teraz tutaj, o tak bym ci pomógł. Troszeczkę bym ci tak pomógł. Ty możemy szkolić więcej piechoty? No w sumie wystarczy, że mamy karabiny na plus. O dawaj cyk. Jeszcze sprzęt mi cały Reichspakt daje, hehe. Ryga zaatakowała Łotwę, a co ta Ryga może? Jakaś imperialistyczna ta Ryga. Czekaj, a wy nie jesteście w sojuszu jednym? A nie, wy wyszliście z sojuszu. I Reichspakt walczy z tą Łotwą, okej? Okay. Spoko. Ty, a wy nie chcecie puszować na ten Piotrogród czy coś? Halo, panowie? Czemu wy tak nieśmiało? Na pełnej, mamy taką przewagę. Taka przewaga zwykłej piechotki. Dawaj karabinsy, nie wiem czemu jeszcze mam tyle boostów na to, ale spoko. Dawaj tu lotnisko zajmij. Nie mamy samolotów tylko.
Więc zakładam, że wróg... A nie, my mamy. Mamy 75 myśliwców, które dają nam całkowitą dominację w powietrzu. No cóż. No cóż ja mogę wam powiedzieć. Jak wyglądają straty? My straciliśmy 200 tysięcy, właściwie 100 tysięcy na tej Rosji, a Rosja straciła nas już 400 tysięcy, bo tak. Dobra, pierwsza poważna przeszkoda, bitwa o Nowogród. Ale to tylko dlatego, że jest problem troszeczkę z supply... Ej, nawet nie ma problemu z supply'ami. Czemu my nie możemy zdobyć tego Nowogrodu? Czemu ta milicja się opiera? Co wy macie, jakiegoś last standa? Walka do samego końca? Nowa czerwona armia? Council of Labor and the Defense. Okej, okay. Production, War Support, Consumer Goods, Defense plus 13. Okej. Okay. No panowie, ten Nowogród trzeba zdobyć, potrzebuje Nowogrodu, bo Nowogród to jest supply i droga do Piotrogrodu i wtedy będzie chyba kapituliren, nie? Na autopuszu w ciągu miesiąca podbić Rosję. No tak, no. O, dobra, Nowogród wyzwolony. Dobrze, teraz tylko ta kawaleria się utrzyma, ta piechota dojdzie ze wsparciem. Więcej zmeszków. Ta piechota dojdzie ze wsparciem, powinniśmy to utrzymać. Ja miałem bezpośrednio wejście na Piotrogrody. Cyk i przebicie. Ty, uda się zdobyć Piotrogród? Dawaj. Kurde, jakaś znowu milicja polazła, ale tutaj dwie dywizje kolejne się przebijają. Dobra, Jezu, źle w Nowogrodzie, tylko tutaj stoi, rany. Dobra, przetnij i... A nie, przetniesz tego frontu, ale ty możesz przeciąć zaopatrzenie. Chociaż nie, oni już mają przecięte zaopatrzenie od stolicy. Hehe, jedne tory kolejowe, proszę to utrzymać. Proszę to utrzymać, ty wracaj tu. Spróbujemy na razie to utrzymać, trochę ich zagłodzić. Tak. Tripolitanian Republic. What? Kingdom of Somalia? Czekaj, co? Jakie Tripolitania? Okej, Tripolitania weszła do międzynarodówki. W ogóle jak sojusze wyglądają? Italian Block, międzynarodówka, Ontonta, Reichspakt. Tutaj coś się zmieniło? Nie, front się nie ruszył ani o milimetr. Dobra, teraz powolutku, odjemy Piotrogród od tej linii zaopatrzeniowej, od tej magicznej drogi życia. Tutaj wołków przejmiemy. Bo strasznie bronią stolicy, aż nie poznaję tych botów. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio bot tak się fokusował na obronie stolicy. Szkandal, nie wiem, czy to jest port i dlatego, nie no, 9 dywizji? Wow. Na razie powolutku odtoczymy Piotrogród od reszty kraju, odetniemy go. Dobra, mamy teraz pełnoprawne przecięcie. Oczywiście przez jezioro nie ma przejścia. Dobra, przestań go kontrować, bo ty miałeś go tylko kontrolować. Przestań to atakować. Oni oczywiście mogą mieć zaopatrzenie dookoła tutaj przez porty, przez w archangielsku jest porcik oczywiście. Zmieniłem też na ten nie taki full auto push na pełnej, bo trochę karabinów jednak zaczyna brakować. Aż takiego przemysłu nie mamy, żeby pushować milion radzieckiej milicji na heavy pushu. Tu dużo do dywizji zostało? Całkiem sporo, ale możemy powoli zacząć eliminować te pojedyncze oddziały. Mi się nawet dać radę, pójdziesz z tej strony, wspomożesz. Moglibyśmy też spróbować zająć... Jakbyś go skontrował i byśmy przeszli na drugą stronę rzeki i otoczyli od północy Piotrogród. Cały czas się powstrzymuję, żeby nie powiedzieć Leningrad. He, patrzcie, oni tu wszędzie dostają atryszyn? No prawie, a co to za dziura we froncie? A przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Czemu wy pozwoliście mu się tak przelać? Halo, chłop sobie biega, a wy stoicie się gapicie na niego. Co to ma znaczyć? No pa, co on robi? Po jaki spocony? Ulewa się tylko po to, żeby linie zaopatrzenia. Kociołek mi zrobili! What the heck? Czemu wy stoicie jak te dzbany jedne? Halo! Proszę to ogarnąć! O kurde. O cholipka. No cóż. Któż by się spodziewał? Żaden się nie spodziewał. Dobra, miał być Enzik... Jezus, to wygląda prawie jak Rzeczpospolita. Rzeczpospolita Ukraińska. Miał być Enzik Ukrainy, jest Enzik Rosji Sowieckiej pod przywództwem pana Wiaczesława Mołotowa. Ty, ale kocioł mi zrobił. Ja jestem w szoku, sprawdzę, zaraz go wyciągnę, ale... Możesz przestać? Możesz przestać tą dywizją to robić? Mógłbyś? Dziękuję. Dobra, to jest moment, kiedy spróbujemy zdobyć Piotrogród. Nie spróbujemy zdobyć. Dobra, bez pośpiechu. Zatrzymaj te dywizje. Stój, dzbanie! Stój, zaraz go tutaj ładnie otoczymy, Piotrogród. Okej, okay, zajmij tutaj przedmieścia z tej strony. Będą mieli odcie... No patrz, jakie spocone te boty. Patrz, jakie... Dobra, ja ich chciałem wyciągnąć z tego, ze stolicy, chciałem ich wyciągnąć łatwo. I teraz ten kocioł idzie do natarcia. To miały być tajne oddziały, które weszły im na plecy. Oni myśleli, że te oddziały zginęły, a oni tak naprawdę się zaczaili. Co? Czekaj, doszli do... Czemu wy spisowaliście?
Siberian War. Fajnie, że boosty dostaliście, nie? Czemu wy to spisowaliście? Oni doszli do Uralu i koniec? Okej, okay, więcej Rosji dla mnie, myślałem, że będę musiał się dzielić. Bo właśnie upada Piotrogród. Chciałem zaznaczyć, że właśnie upadł Piotrogród. Czyżby to oznaczył kapitul Iren? Nein, walka do samego końca, co tym razem? Co tym razem? A, w Kazaniu macie stolicę. Heh, dobrze się składa, bo my właśnie zdobywamy ten Kazań. Nie żeby coś, ale... Oho, Bebici ma tu też totalen krik. Spoko, czat Bebici wa... Ej, no patrz jaki ten bot! Ej, co wy robicie? Czekaj, czy ty straciłeś 3 dywizje? Tak, on stracił 3 dywizje. Oni dlatego, czy ci te żbiczki... Nie no, sprzętu mamy jeszcze. Oni chyba sprzętu nie dostają. Tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza o to, bo zaraz zdobędziemy Kazań i prawdopodobnie będzie kapitul Iren, Soviet Union, Wiaczesław Mołotow. Tak? Nie no, patrz jakie to uparte. No dobra, w takim razie kapitulacja Związku Radzieckiego i pomyślimy, co chcemy robić dalej, bo ja serio chciałem te Katiusze z Meszkoły przetestować. Nie wiem, może takie urana pana Kaisera? Brzmi jak plan. O Jezus, taka czat wielka ryga. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie, elo!